Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Już kiedyś poruszaliśmy kwestię przejeżdżania przez głębszą wodę. Jest kilka kanałów na YouTubie z jednej miejscowości Wielkiej Brytanii. No i słuchajcie, powiedzmy, że połowie kierowcom się udaje, a połowie nie. Generalnie ludzie, słuchajcie, mają jakąś manię przyspieszania, że im szybciej, tym lepiej. No i wtedy oczywiście uszkodzenie silnika niemal gwarantowane, nieważne czy to SUV, czy nawet ciężarówka. Tutaj z pełną prędkością Volvo XC90. No i oczywiście momentalnie zassało wodę i koniec jazdy. Natomiast co się dzieje z silnikiem? Tutaj ładnie to ujęli na dwóch samochodach. Mamy Megankę. No i oczywiście gościu przyspiesza. Totalnie zalana maska. Zassało wodę. Chwila, moment i gość stanął. No i zobaczcie, jak wygląda filtr powietrza. Większość ludzi oczywiście nie wie w ogóle, o co chodzi. Silnik im gaśnie, oni stają, palą, kręcą, ale oczywiście auto nie pali. Ten człowiek przynajmniej wiedział od razu, co robić, czyli wyciągnął filtr powietrza. No i tu mamy filtr powietrza. Zobaczcie, ile wody. On i tak ten filtr jest, słuchajcie, z tyłu. Calutki dolot zassał wodę. Zobaczcie, ile wody wyleje się z filtra. Całkowicie zamoczony filtr. No i teraz inny kanał, ale ta sama miejscowość. No i gościu dorwał Nissana Terrano, poczuł się jak w terenie, chciał przeżyć przygodę na pełnej prędkości 2,7 diesel. No, kawałeczek mu jeszcze ujechał i stop. No i wyciąga też filtr, czyli też wie doskonale, co trzeba zrobić. No i to samo, jedna wielka woda. I teraz tak z ciekawości powiedzcie mi, jakie jest wasze zdanie? Moim zdaniem to jest chyba niegłupi pomysł, bo ta woda się być może dostała do cylindra i tak dalej. I zostawić ją tak, no to wiadomo, że to momentalnie rdzewieje. On postanowił zapalić silnik bez filtra, żeby to wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje, że taki miał pomysł, żeby to wszystko od razu odparowało. Wiadomo, że grozi to zatarciem silnika, ale tak czy siak ten silnik chyba już jest lekko przytarty. No on w każdym bądź razie zapalił tego Nissana diesla, posłuchajmy. I w tym momencie ten silnik sobie chodzi, on jest na pewno rozgrzany, więc ta woda bardzo szybko wyparuje. Pytanie, co to jest ten dym? Czy to jest para wodna? Czy może woda wymieszana z olejem? No nic, napiszcie z ciekawości, jakie wasze jest zdanie, czy on w tym momencie poprawił sytuację, czy pogorszył. Dzięki, trzymajcie się.